don't know is not enough. She's a dime. Cześć i witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem Majchry. Jest dzisiaj ze mną Kasper Post. Tak, kolejny odcinek Ludzi z pasją. To co, zaczynajmy. Co jest twoją pasją? Krótko, ASG, czyli airsoft, inaczej strzelanie się na kulki, jak to niektórzy mówią. No jest to wyjątkowa pasja, moim zdaniem. Na pewno dużo pomaga niektórym osobom, dużo spędziłem nad tym czasu. Pracowałem też nad tym, nad swoją fizycznością i jestem tu, gdzie jestem. Jak to się zaczęło, powiedz, bo to cała pasja ogólnie. No to generalnie tak, no to zaczęło się od pistoletu z bazarku. Na kulki pierwszy kupiony pistolet, oczywiście strzelanie do kartonów i co. W późniejszym okresie oczywiście kupiłem replikę. Starałem się cokolwiek ćwiczyć właśnie a propos tego, celowanie i inne rzeczy, tak jak są w grach militarnych, na przykład Call of Duty czy CS czy inne. Dobrze, powiedz, bo ty, jak rozumiem, tak zacząłeś, kupiłeś najpierw ten pistolet na bazarze, no chyba każdy kiedyś taki miał, albo tak kapiszonowiec, takie plastikowe dziadostwo, co trzeba za każdym razem przeładować, a potem kupiłeś jakąś, rozumiem, poważniejszą replikę, tak, elektryczną, gazową. Ja mam sporo replik. Mam ich sześć. Pierwsza poważna, którą kupiłeś. Pierwszą poważną, jaką kupiłem, była to replika elektryczna. Co prawda cała plastikowa i w ogóle, ale trzeba od czegoś zacząć oczywiście. Była ona napęd elektryczny i wtedy nie było jeszcze tak rozwiniętej technologii, żeby właśnie czy to ładować ją szybko, tą baterię i w ogóle. I niestety, ale bateria, tak jak to nie jest taka bateria jak w telefonach i niestety bateria się ładowało około 4 godzin, 5, więc jak masz się takich parę baterii i parę replik, to niestety przed strzelanką trzeba dużo czasu poświęcić, żeby je naładować. Albo kupić do każdej osobną ładowarkę. Dokładnie, ale to też i czekać, aż króci wyjebie. Tak jest, ale to też są dodatkowe koszta, których najlepiej uniknąć, bo jednak ASG jest drogim sportem. No tak, bo i taka replika dla początkujących, powiedzmy, ile może kosztować? No tak, zależy, kto w co celuje, tak? Jeden chce być strzelcem wyborowym, drugi chce być snajperem, trzeci chce chodzić z bronią krótką, czyli pistoletem. Ale jak już tak mówiąc o takim zestawie dla początkującego, czyli pistolet i karabin, najlepiej, żeby właśnie mieć na jakąś strzelankę, czy też do strzelenia do kartonów, no to wiadomo, no to karabin tak w przedziale od 300 do 400, może 500 zł znajdzie się właśnie w dobrej cenie i już nie jest taki plastikowy. Jest wykonany z tworzywa sztucznego, wiadomo, musi być tam jakiś element, ale jest też również metal, znal i inne takie stopy, które są używane w ASG. Jak rozumiem, tej górnej granicy wydatków nie ma. No nie ma, tutaj jest otwarta ta granica i tak naprawdę pierwszą replikę można sobie kupić za 2000-3000, ale jest to replika, którą jednak wiadomo, pierwsze strzelanki wyglądają, tu się upadnie, tu się zgubi coś i niestety jak się stanie coś z taką repliką, to ciężko już jest ją naprawić. To nie jest jak normalny kałach, to nie może leżeć w ryżu, kurna, przez parę miesięcy. Dokładnie. Od razu strzelać. Aczkolwiek są takie bronie. Są bronie metalowe, są bronie palne przerobione na ASG. Też są takie bronie, ale to już jest, że tak powiem, wyższy poziom i zaawansowania i też strzelectwa. Powiedziałeś o tym, że są, każdy w coś innego celuje, czyli jak rozumiem, te strzelanki, o których mówisz, się odgrywają na takiej zasadzie, no jest po prostu grupa ludzi. Tak jest. Każdy ma inną profesję? Można tak powiedzieć, no są to grupy różne, tak jak jest w wojsku, tak są grupy podzielone na grupy szybkiego reagowania, które głównie mają właśnie takie zestawy, można być dla początkujących, tak, czyli karabin, pistolet i dużą ilość amunicji, żeby wiadomo jakoś tam wspierać tych, którzy walczą i są różne, tak, są snajperzy, są także właśnie strzelcy wyborowi. Są również w ASG są dowódcy, bardzo ważna rola, która właśnie, wiadomo, czym się zajmuje dowódca, tutaj nie będę zbytnio mówił o tym, no i co, i tak to bym podzielił. Czy to jest takie trochę wzorowanie,
powiedzmy, nie że całego wojska, ale... No, tak... tak, można tak powiedzieć, że takie podwalenie trochę militarnego zalotu z wojska, bo jednak jest tam sporo elementów wojskowych, szczególnie przy strzelectwie, bo bardzo dużo żołnierzy, czy też właśnie specjalnych wojsk, bądź też wojsk regularnych i już nie będę tam się w to wdrażać, właśnie gra w ASG, żeby potrenować, bo wiadomo, nie każdy ma okazję pojechać, że tak powiem, postrzelać się z prawdziwymi celami. No tak, trzeba trenować. Dokładnie. Powiedzieliśmy sobie o grupach. Ty do jakiejś, powiedzmy, takiej grupy należysz konkretnej? Czy ty... My mamy swoją grupę Bejotera SG. Zapraszam bardzo chętnie na grupę na Facebooku oraz na stronę internetową. Wszystkie linki w opisie. Tak jest. Organizujemy strzelanki. Za niedługo będziemy właśnie organizować, kiedy zacznie się już taki okres letni. Właśnie strzelanki. My organizujemy głównie strzelanki w lesie i tutaj nie będę się na tym zbytnio skupiać. My należymy generalnie do grupy takiej, bym powiedział, bardziej zaawansowanej i my mamy różnorodnych członków w naszej grupie. Mamy od snajpera do strzelca, mamy też medyka, który też jest dosyć ważny, bo na niektórych scenariuszach w ASG medyk jest akurat tak naprawdę najważniejszą postacią. Wiadomo, zajmuje się leczeniem. W ASG to głównie polega na tym, że zazwyczaj dostanie się kulką, podnosi się rękę, krzyczy się hit. Często zajmuje się też, zakłada się czerwoną szarfę, że się dostało i w te miejsce, które się dostało, trzeba założyć stazę. To jest taki specjalny przyrząd do, można powiedzieć, tamowania krwi, żeby ona też... Taka opaska uciskowa. Tak, opaska uciskowa i wtedy trzeba powiedzieć na radiu, czy też jeżeli ma się w zespole medyka, krzyknąć medyk i wtedy medyk musi podjąć jakieś tam kroki. Ja nie jestem medykiem, więc nie będę tutaj zbytnio się wdrażać. Ja jestem dowódcą drużyny oraz dowódcą sekcji, bo mamy sekcję. Sekcja to są 4 osoby, a naszej drużynie jest 16 osób. Czyli 4 sekcje i tak każda... Tak, sekcja snajperów, medyków, mamy też sekcję wsparcia, i więc to tak mniej więcej wygląda. Tak, powiedziałeś o jakichś scenariuszach, czyli na niektórych rozgrywkach są odgrywane konkretne tak scenariusze danych akcji typu zakładnicy na przykład, tak? Mhm, tak, mamy scenariusze właśnie, w którym mamy też właśnie zakładników, są też scenariusze kilkudniowe, są to takie zwane milsimy, organizowane przez specjalnych instruktorów, którzy załóżmy kiedyś byli żołnierzami, którzy zaraz chcą się dalej być w tej tematyce militarii i właśnie organizują takie strzelanki, na przykład wyjazdy do Niemczech, bo tam są o wiele lepsze pozwolenia na repliki i wiadomo, lepsze zasoby i lepsze tereny, żeby robić te strzelanki. Aczkolwiek nie powiem, bo w Polsce akurat moim zdaniem, jeżeli chodzi o Europę, mamy najlepsze tereny do ASG. Są to lasy, góry, rzeki, jeziora i wszędzie tak naprawdę mamy dostępne miejsce, gdzie możemy zrobić taką strzelankę kilkudniową, więc... Jak już zabezpieczacie teren dookoła, tak, żeby wiadomo, nikt nie przyszedł i nie dostał. Wiadomo, no i bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że cywil przejdzie, wtedy trzeba krzyknąć cywil, ale zdarzają się też takie sytuacje, że pomyli się go z wrogiem i się do niego strzela serię, ale to już są takie... Ekstremalne sytuacje, gdzie niestety musi zareagować już instruktor, bądź też osoba, która jest przydzielona, bo ASG rządzi się swoimi prawami, ale są też prawa, które trzeba przestrzegać, ustalone przez państwo i wiadomo, trzeba mieć zabezpieczenie, czyli okulary, trzeba... Na niektórych strzelankach właśnie wymagany jest kask, jeżeli się strzela w budynkach, bo też jest taka opcja. Są też ograniczenia do mocy replik, bo repliki mają różne moce, od najwyższych, czyli od snajperek, które mają największy zasięg, najdalszy zasięg, właśnie do pistoletów czy też karabinków. I w sumie to tyle. Tak, ta moc jest jakkolwiek określana? Tak, w Ameryce i ogólna moc, jeżeli chodzi o jednostkę, są to joule, czyli siła wylotowa pocisku, w tym przypadku to jest 6 mm, czyli kuleczka o obwodzie 6 mm. W ogólne moce są przedstawiane w FPS-ach. Niektórzy mogą pomylić z klatkami na sekundę, ale nie. Skrót ten sam, inne tak rozwinięcie. Jakie to jest rozwinięcie?
O, nie powiem teraz, nie pamiętam. Ale ważne, żeby wiedzieć mniej więcej te ograniczenia i żeby przeczekać sobie regulamin, czy no może nie całe, bo wiadomo, to jest nudne. No pomijając całe te ustanowienia prawne, jakby niektóre, tak powiedzieć, na przykład w budynkach chyba są jakieś mogą być ograniczenia. Tak jest. Dane, powiedzmy, nie że organizatora, ale tego, co, nie no, organizatora, który... Tak. Który to wszystko organizuje. No. Tak jest. No, zazwyczaj to są do 350 FPS-ów, czyli takiej mocy, można powiedzieć, średniej, bo dobre repliki właśnie zaczynają się tak, może nie tyle co dobre, bo tutaj źle to określiłem, ale repliki, które może tak, można tak powiedzieć, zabolą. To są repliki od 350 FPS-ów w górę. 350 to jest właśnie taka moc, którą, wiadomo, w budynkach są bliskie kontakty, tak, może ktoś wjeść za rogu i trzeba oddać strzał. Często coś się mówi, dostałeś, żeby, wiadomo, kogoś nie strzelić bang, na przykład. Bang. Meanwhile. Tak, o, na przykład, żeby nie trafić kogoś z metra, tak, no bo można trafić, ale po co, jak komuś robić ból, bo wiele było takich sytuacji, że na strzelankach, na których ja byłem i ogólnie, że właśnie ktoś dostał z metra czy coś i mu się po prostu kulka, że tak powiem, wbiła nie były niepotrzebne właśnie tam sytuacje typu krew i w ogóle, ale to są rzadkie sytuacje, dlatego właśnie ważne jest, żebyśmy nosili okulary i stalker. Podstawa to jest stalker, to jest też bardzo ważna rzecz w ASG. Stalker to jest ochrona twarzy, zasłania ona głównie część do nosa i ja akurat jej nie noszę, bo jestem dosyć już, że tak powiem, zaawansowanym graczem. Wiem, w jakich momentach założyć stalkera, w jakich momentach nie. Wchodzę do budynku, staram się mieć stalkera, jeżeli nie mam, to uważam i nie wychylam głowy zza rogu. Jeżeli wiem, że jest tam przeciwnik, może być, słyszę. I to tyle w sumie o tym. Tak, ten stalker to jest po prostu jakaś taka maseczka? To jest taka siatka metalowa, można powiedzieć. Tak, to jest taka siatka metalowa, która... wiadomo, są różne wzory, inne kształty, ale w to już nie wchodźmy. I tak, no i ona... żeby zasłaniała twarz, tak. I tak powiedzmy jest. Ten nos. Są też różne wynalazki, wiadomo, maski pełne, ale to już... To już jest dosyć, że tak powiem, temat kontrowersyjny, ponieważ wiadomo, te maski zazwyczaj są plastikowe, żeby jak byłyby metalowe, byłyby za ciężkie i by cały osprzęt byłoby już po prostu ciężko chodzić, biegać, czy cokolwiek innego robić. Tak, ale jak jest plastikowa, to... Tak, no to wiadomo, może się przebić, może cokolwiek być i no ja jestem... Tak jest. Plastik paintballowcy. Ja jestem, tak jest, ja jestem zwolennikiem okularów i w przypadkach niektórych stalkera. Powiedziałeś o ochraniaczach, że tak to mówimy, na oczy, na ten stalker, tak na twarz. Ty jakieś jeszcze takie podstawowe, nazwijmy to, oporządzenie powinien mieć gracz? Tak, no zazwyczaj, wiadomo, oporządzenie dostosowujemy do samego siebie. Ktoś jest grubszy, ktoś jest chudszy, ktoś jest lepiej fizycznie przygotowany, ale zazwyczaj, jeżeli chodzi o strzelankę, to przygotowujemy, wiadomo, plecak, w którym mamy kulki i cokolwiek innego. Mamy też kamizelkę taktyczną, są różne typy kamizelek, są kamizelki sztywne, tak zwane plate carriery, które właśnie przypominają mocno kamizelki, jak to się mówi, kuloodporne. Można sobie modyfikować te zestawy, dokładać ładownice, wszystko. No i generalnie tak zazwyczaj pod plecakiem nosi się coś takiego jak camelback. Jest to taki wodopój, można powiedzieć. Jest przeciągnięta rurka i można z niej pić. Bardzo to ułatwia akurat przy sytuacjach, kiedy wróg do nas strzela, a chcemy się napić, bo na przykład sucho jest. Albo jeszcze parę dni w lesie. Dokładnie. Zazwyczaj to tak z 5 litrów się mieści w takim camelbacku i to w sumie tyle, no. Jak rozumiem, nie ma jakiegoś konkretnego dress code'u. Tak. Bo można teoretycznie sobie przyjść umówić się z przyjaciółmi na jakiejś hali, sobie po prostu ubrać dresy i sobie dokładnie iść postrzelać. Tylko z okularami. Tak. I czymś tam mordę. Tak jest. Zwłaszcza w tych czasach.
Tak, no nie mamy jakiś tutaj nie wiadomo jakiego ubioru i każdy dostosowuje go pod siebie. Jednakże no tak jak staramy się być grupowo podzieleni, tak, czyli staramy się też być dobrani mundurowo. Jedni mają mundur taki, żeby był taki sam, tak jak drużyny piłkarskie mają, tak. Ale to jest różnie, tak, zależy też od typu strzelanki oraz miejsca, w którym się znajdujemy, bo może to być pustynia, tak, czyli mundur pustynny. Może to być... Żeby się nie wyróżniać. Tak jest. Głównie chodzi o kamuflaż, tak, lepiej być zakamuflowanym bardziej niż mniej, czyli lepiej mieć może nie o tyle, że droższy mundur, ale to wiadomo się wiąże, że im lepiej kamufluje mundur, tym droższy. Tak niektórzy mówią, jednakże ja mam w swoim, że tak powiem, swoim umundurowaniu i swoim w swojej szafie mam bardzo dużo mundurów tanich i bardzo dużo mundurów z demobilu. To też bardzo polecam, jeżeli chodzi o początkujących. Nie kupować mundurów nowych, tylko kupić sobie z demobilu. To jest właśnie używana odzież, która właśnie może trafić w kogoś ręce po raz drugi. Może być za mała na kogoś i właśnie wtedy taki lumpeks, można powiedzieć, z mundurami i ze wszystkimi innymi rzeczami, tak? Można też do ASG kupić różne oporządzenie. No i to tyle. Tak, to już ostatnie pytanie. Czy masz jakieś porady dla takich właśnie początkujących? Porada to jest na pewno nie poddawać się, żeby dążyć do swojego celu, żeby dalej robić to, co się kocha i żeby po prostu nie zrazić się tym, że komuś coś nie wyjdzie na strzelance, komuś ktoś jest słaby w to, ktoś jest komuś nie idzie po prostu w celowaniu czy w innych czynnościach. Po prostu trzeba ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć i to jest takie motto, można powiedzieć, żeby coraz bardziej się szkolić. Ja też całe życie tak naprawdę się szkolę i od początku mojej przygody z ASG coraz to nowsze wiadomości poznaję, o których nie wiedziałem i to na pewno jest taka podstawa, żeby nie poddawać się, uczyć się do końca i nie zawsze cena jest tutaj odpowiednikiem do jakiejś nie wiadomo jak doskonałej repliki czy też innych aspektów. No tutaj po prostu trzeba dobrać wszystko pod siebie i jak najlepiej to, że tak powiem, posegregować. Tak, ja ci bardzo dziękuję za wywiad. Dzięki bardzo. Świetnie. Tak jak powiedziałem, wszystkie linki do grupy Kacpra będziecie mieli w opisie. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na nasze social media i sociale też Kacpra. Oczywiście wpadajcie na nasze portale streamingowe, Discorda, serwer na Minecrafcie, kurna, wszystko będziecie mieli w opisie. Ja byłem Majcher, to był Jestem Kacper. Kacper. Trzymajcie się i do zobaczenia. Siema.